Jak wszyscy wiemy, nasz system planetarny ma 8 oficjalnych członków. Począwszy od Słońca, są to Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Jednak rzut oka w niedawną przeszłość pokazuje, że ta grupa ciał niebieskich jest daleka od bycia niezmienną konstelacją. Nasza ziemska definicja systemu planetarnego zawsze zależy od naszej aktualnej wiedzy naukowej. W związku z tym Pluton, o którym dzisiaj myślimy jako o planecie karłowatej, jeszcze w 2006 roku był zdecydowanym przedstawicielem naszego historycznego układu planetarnego. Dopiero gdy eksperci zasadniczo odnowili definicję planet, obiekt w pasie Kuipera został przeniesiony do innej klasy ciał niebieskich. Tylko nieliczni wiedzą, że Pluton nie jest jedynym ciałem niebieskim w historii ludzkości, które spotkał taki los. Wielu badaczy w XIX wieku było przekonanych, że planeta Vulcanus jest integralną częścią naszego galaktycznego sąsiedztwa. Dziś dowiesz się wszystkiego o tym fascynującym ciele niebieskim i o tym, jakie okoliczności ostatecznie doprowadziły do zniknięcia planety z map gwiazd. Chcesz dołączyć do nas w naszej podróży do największych tajemnic i najbardziej przełomowych odkryć w kosmosie? Nie zapomnij zasubskrybować The Simply Space i włączyć powiadomień, aby w przyszłości nigdy nie przegapić żadnego z naszych filmów. Jeśli angażujesz się w treści naszych postów, śmiało pokaż nam kciuk w górę. Hipoteza galaktyczna. Ludzkość spoglądała w gwiazdy od wielu tysiącleci. Choć codzienny obserwator popada w pełne szacunku zdumienie w obliczu niezliczonych, promieniujących formacji na nocnym niebie, naukowe spojrzenie na firmament przybiera pewien pogląd. W badaniach astronomicznych istotne jest rozpoznanie powtarzających się wzorów na niebie. W XIX wieku ziemscy eksperci zbadali nocne niebo, aby uchwycić cechy naszych galaktycznych sąsiadów i zrozumieć ich pochodzenie. Jednak w trakcie tych badań naukowcy ostatecznie natknęli się na uderzający szczegół. Bliższa obserwacja Merkurego dała wgląd w to, że orbita najmniejszego przedstawiciela naszego układu planetarnego odbiega uderzająco od kształtu elipsy Keplera. Za pomocą praw Keplera można określić podstawowe prawidłowości orbitowania planety wokół Słońca. Ale jak to możliwe, że tor rotacji Merkurego odbiega od tego ustalonego schematu? Przy pomocy prawa grawitacji Newtona naukowcom udało się zidentyfikować kosmicznego winowajcę. Naukowcy doszli do wniosku, że niezwykła orbita Merkurego była spowodowana niepokojącymi wpływami innej planety. Dokładniej to francuski matematyk i astronom Urbain Le Verrier jako pierwszy przedstawił tę przełomową teorię opinii publicznej w 1860 roku. Naukowiec ten był wówczas niemal powszechnie znany, a jego teza spotkała się z dużym uznaniem reszty społeczności naukowej. W 1846 roku Le Verrierowi udało się obliczyć orbitę nieodkrytego wówczas Neptuna, obserwując orbitę Urana. I rzeczywiście pozycja Neptuna przewidziana przez Le Verriera odbiegała tylko o 1 stopień od jego rzeczywistej pozycji. Chociaż eksperci zgodzili się, że w pobliżu Merkurego istniała inna planeta, nadal pozostawała podstawowa zagadka do rozwiązania. Gdzie dokładnie znajdowało się to ciało niebieskie? Kosmiczne poszukiwanie śladów. Jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwań tajnego przedstawiciela naszego układu planetarnego badacze stanęli przed pewnymi komplikacjami. Poszukiwanie obiektów na orbicie Merkurego okazuje się niezwykle trudne. Ponieważ najmniejszy członek naszego układu planetarnego jest również najbliżej Słońca, teleskopy naziemne musiały być wycelowane w punkt bardzo blisko Słońca. Ze względu na to, że te obszary nieba nigdy nie wydają się czarne dla obserwatora, bardzo trudno jest zidentyfikować te obiekty, które ledwo wyróżniają się optycznie na swoim galaktycznym tle. Jednocześnie poszukiwanie nieznanego ciała niebieskiego, ochrzczonego Vulcan lub Vulcanus, wiązało się z poważnym ryzykiem dla ziemskich badaczy. Nawet mały błąd w ustawieniu teleskopu wystarczył, aby spowodować poważne, nieodwracalne uszkodzenie oczu obserwatora. Ekstremalna jasność, która naturalnie towarzyszyła kosmicznym
wewnętrznym poszukiwaniom pojawiła się ponownie ze szczególną trudnością. Naturalne okoliczności mogły spowodować odbicia światła w optyce, które doprowadziłyby ziemskiego obserwatora do zobaczenia obiektów, które w ogóle nie istniały. Aby znaleźć dokładną lokalizację ukrytej planety, astronomowie badali niebo przez ponad 5 dekad. Motywacja do zlokalizowania nieznanej planety umarła wraz z Le Verrierem, który aż do śmierci był przekonany, że znalazł Vulcanusa. Ponieważ poszukiwania złowrogiej planety pozostawały nieskuteczne przez wiele lat, wielu naukowców zaczęło podejrzewać, że anomalie orbitalne Merkurego mogą być spowodowane innymi naturalnymi skutkami. W ten sposób pojawiło się na przykład założenie, że między małą planetą a Słońcem nie ma jednego dużego zwartego ciała niebieskiego, ale mnogość mniejszych ciał skalnych. To również może wyjaśniać anomalie orbitalne. Uważano, że obiekty te, zwane wulkanoidami, tworzą nieregularny pierścień wokół Słońca, porównywalny z pasem asteroid pomiędzy Marsem a Jowiszem. Inne wyjaśnienie opierało się na skutkach, jakie wywarłoby zakładane spłaszczenie Słońca. W szczególności dotyczy to odkształcenia ciała niebieskiego spowodowanego jego własnym obrotem. Jednak tezy te nigdy nie zostały wystarczająco udowodnione. Dopiero publikacja rewolucyjnego dzieła rzuciła światło na galaktyczną ciemność. Ogólna teoria względności Alberta Einsteina. Koniec poszukiwań. Ta praca, opublikowana w 1916 roku, miała dostarczyć społeczności naukowej pewnych przełomowych spostrzeżeń. Specjalna teoria względności, opublikowana w 1905 roku, zajmuje się zachowaniem czasu i przestrzeni z punktu widzenia obserwatorów poruszających się względem siebie i związanych z tym efektów. Na tej podstawie ogólna teoria względności wyjaśnia grawitację krzywizną czasu i przestrzeni spowodowaną m.in. przez same zaangażowanie masy. W odniesieniu do anomalii zaobserwowanych na orbicie Merkurego można było je prawie całkowicie wytłumaczyć wpływem Słońca na otaczającą strukturę przestrzeni. Choć eksperci byli zadowoleni z tego wyjaśnienia przez wiele dziesięcioleci, hipoteza Vulcanus miała doświadczyć krótkotrwałego renesansu na początku lat 70. W tym czasie niektórzy eksperci byli przekonani, że odkryli słabe obiekty w pobliżu Słońca w czasie całkowitego zaćmienia Słońca. W rezultacie amerykański astronom Henry Corton sądził, że natknął się na niepodważalne dowody na istnienie nieznanych planet w pobliżu Merkurego. Z kolei pogłębienie tego rzekomego odkrycia dostarczyło wiedzy, że Vulcanus może krążyć wokół Słońca w odległości około 9 milionów mil. W rezultacie hipotetyczne ciało niebieskie potrzebowałoby zaledwie 11 dni, aby całkowicie okrążyć centralną gwiazdę macierzystą naszego macierzystego układu planetarnego. Z kolei Corton określił średnicę Vulcanus na wartość od 200 do 500 mil. Późniejsze obserwacje sugerują jednak, że badacz miał w swoich badaniach galaktyczny błąd. W następnych latach wciąż na nowo odkrywano słabe komety blisko Słońca, czasami nawet wpadające w naszą błyszczącą gwiazdę centralną. W związku z tym wielu kolegów Cortona uważało za prawdopodobne, że Amerykanin w rzeczywistości nie widział żadnych nieznanych planet, a jedynie niektóre małe skaliste pociski. Tajemnicze obserwacje. Chociaż według naszej obecnej wiedzy istnienie Vulcanusa jest w dużej mierze wykluczone, w przeszłości wielokrotnie donoszono o tajemniczych obserwacjach, które mogą świadczyć o istnieniu ukrytego ciała niebieskiego. Jeśli pamiętamy, że hipotetycznym obiektem byłaby planeta bardzo blisko Słońca, należałoby zaobserwować liczne tranzyty wulkaniczne. I rzeczywiście, w ostatnich dziesięcioleciach niektórzy podobno widzieli przejście Vulcanus przed tarczą Słońca. Takie przypadki odnotowano zwłaszcza w XVIII i XIX wieku. Do dziś nie możemy powiedzieć z absolutną pewnością, co w tamtym czasie rzeczywiście widzieli obserwatorzy. Niektóre z tych historii są po prostu przypisywane błędom w optyce i wynikającym z nich błędnym interpretacjom. Jednak uderzający był przypadek z XVIII wieku, kiedy rzekomy tranzyt Vulcanusa został nagrany przez dwóch niezależnych widzów w różnych miejscach. Teoretycznie mogła to być asteroida. Jeśli to prawda, obserwatorzy w tamtym czasie byliby świadkami galaktycznego kamienia milowego. Jak dotąd, żaden tranzyt asteroidy przed Słońcem nie został oficjalnie zarejestrowany. Teza, że obserwatorzy pomylili przejście nieznanego obiektu przed Słońcem z plamami słonecznymi, została szybko odrzucona.
Po pierwsze, takie ciemne plamy na widocznej powierzchni Słońca, które są chłodniejsze niż ich otoczenie, potrzebują ponad 10 dni na podróż z jednej strony Słońca na drugą. Co więcej, istnienie plam słonecznych było znane ludziom już w XVIII wieku. Czy kiedykolwiek rozwiążemy tę galaktyczną tajemnicę? To jest dosłownie napisane w gwiazdach. Czekamy na Twoją opinię. Co myślisz o tajemniczej planecie? Czy wierzysz, że Wulkanus naprawdę istnieje pomimo wszystkich hipotez naukowych? Czekamy na Wasze komentarze. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o najbardziej ekscytujących odkryciach i spektaklach we wszechświecie, kliknij jedną z miniatur w napisach końcowych, aby przejść do innych filmów na naszym kanale. Uważaj na siebie i do zobaczenia następnym razem.